Wyzwanie niesamowite, bo nie musimy się ścigać z tym gigantycznym sukcesem, jaki był naszym udziałem w Gliwicach rok temu. Nie musimy powtarzać show dla 20 tysięcy ludzi, którzy na żywo to zobaczyli na miejscu, na koncercie galowym i na próbach. Natomiast musimy zrobić takie show, które jednak będzie odwoływało się do apetytów i do wyobraźni artystycznych widzów, spragnionych wielkich show, w związku z czym będziemy musieli to show wielkie zrobić w warunkach trudniejszych, studyjnych. No ale od tego jest cała technika, wizualizacja, VR, augmented reality i wszystkie inne dostępne środki, które uplastycznią ten efekt i jestem przekonany, że to będzie show, najlepsze show muzyczne w Europie w 2020 roku.